23 marca, oddział 406B i tu wyraźnie widzimy młodnik w wykonaniu leśniczego. Młodnik, w którym nic niestety nie ma, oprócz kęp leszczyny. Ja tam się może na chwilkę udam, żeby to tak nie było jak jest. Więc tutaj mamy taki właśnie młodnik tu leszczyny. Tu wprowadził leśniczy odmianę jakąś leszczyny, trudno powiedzieć jaką, w każdym razie tak to wygląda. Po sąsiedzku są gniazda te, od których ten film się zaczął, ale to nie centymetr tutaj mnie przyprowadził, tylko zgoła inna rzecz, równie ciekawa, co i sentyment sam, ale chodzi o to, że tutaj, gdzie w tej chwili wchodzę, to gniazdo niegdyś bukowe, zaorane przez leśniczego w tym roku, ponieważ na gnieździe tym najprawdopodobniej było wszystko oprócz buka. Te pnie, które tu widzimy, po kolei wszystkie, to pnie stare. To nie są pnie z roku ubiegłego, gdzie w ubiegłym roku tu leśniczy prowadził trzy rębnie. Oczywiście na pewnych częściach tego wydzielenia tak. Tam są świeże pniaki i tam widać, gdzie było cięte świeżo. Natomiast to wszystko, co tutaj pokazuje kamera, to stare pniaki grabowe, bardzo stare. I to dowód na to, że w tym miejscu kiedyś rósł buk. Tutaj jest mnóstwo jeżyny, która po prostu wyrosła w tej buczynie, w tym gnieździe bukowym. No i na pewno przyczyną tej jeżyny było to, że ów buk przepadł. W każdym razie wziąć można w każdej chwili dokumenty z tegoż wydzielenia i sprawdzić, na ile Frania ma rację, a ile jest to jego tylko wymysłem. Proszę bardzo, to są pniaki, wszystko stare, przerośnięte jeżyną. Czy ten pniak tutaj się pojawił w roku ubiegłym, czy tak samo ten, czy tamte kilka następnych. Tam dalej są świeższe, widać już z tego roku. Tu ja mam pniak świeży dla porównania. Pniak z tego roku, dębowy. Tutaj rósł sobie dąb, gdzieś taki samotny, pewnie wśród gniazda. No to go wycięto w tym roku. To już są pniaki stare. To są pniaki brzozowe, grabowe, z takimi odroszczami ponad półmetrowymi. To są pniaki właśnie po czasie, kiedy tutaj było gniazdo bukowe. Pozyskane to było kilka lat temu, nie wiem ile, 2, 3, 5 do tyłu. W każdym razie taki to minął czas i leśniczy, jakby nigdy nic, po prostu zaorał to wszystko jeszcze raz i od nowa posadził nowy las. Na części nowy, na części stary, bo było tu, jak mówię, kilka starych gniazd bukowych, które to zostały zaorane. Oczywiście wiedzę o tym mam pewnie tylko ja, no bo przecież w nadleśnictwie nikt takiej wiedzy nie posiada, bo niby skąd mieliby takie rzeczy ci ludzie wiedzieć. A ja wiem, bo wiem. Więc tak, tutaj mamy, o jeszcze właśnie, dostał nam się buk, dowód tego, że tu kiedyś było gniazdo bukowe. Tutaj się buk sam nie obciął, nie aż czego, więc ten buk tutaj był posadzony. Jeden z niewielu, które ocalały. Kiedy byłem tutaj w grudniu przed orką, to wyraźnie widać było na filmie, które części były nowo wycięte, a które części były gniazdami. Ja ten film znajdę i pewnie pokażę, ale na początek to właśnie pod rozwagę tym, którzy tutaj decydują o tym, co robi leśniczy. Pod rozwagę tych ludzi poddaję ten temat, bo tak robić nie wolno. To jest, proszę Państwa, przynajmniej nierozsądne, lub też no, brakuje mi odpowiedniego słowa, bo żeby tutaj nie użyć jakiegoś wulgaryzmu, w każdym razie tak nie powinno być. To jest pniak z roku ubiegłego, z 19 roku, czy ten następny tutaj. To są pniaki nowe, to są bardzo stare pniaki. To stare gniazdo bukowe. I dalej w górę jest następne. Tutaj tak się kręcę, jak to w przerębli, ale dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj, gdzie jestem, było kawałek międzygnieździa, nazwijmy to, i tutaj zostało wycięte jakieś tam drzewo, jeden dąb, tam dalej drugi i coś tam jeszcze. Ale tutaj, gdzie już wchodzę, było następne gniazdo bukowe i tutaj już będzie widać po pniakach, co te pniaki tutaj są warte i jak wyglądają. Więc jak do tego się teraz ustosunkuje
Nadleśnictwo Kraśnik, to może dużo powiedziane, bo to nie chodzi o nadleśnictwo. Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik, co niektórzy, którzy pozwalają leśniczemu na to, żeby najpierw wyciął las, potem posadził buka, a później ten buk nie urósł z różnych powodów. Później go zaorano i od nowa będziemy sadzić las. Czy to jest w porządku, czy jest jakieś inne wytłumaczenie tej tezy, której tutaj postawiłem, bo wątpię, żeby było. To jest stare gniazdo, to stare pniaki. Nikt nie powie mnie, ani też nikt nie powie, podejrzewam, że nikomu, kto zawód leśnika ma nie tylko w tytule, ale i trochę w sercu i trochę w rozumie, że te pniaki to stare pniaki. To miejsce, gdzie stoję, to miejsce starego gniazda. To nie nowe pozyskanie z roku 2019. Więc co tu się wydarzyło? A przy okazji jeszcze, ciątnąc w owym czasie pod te gniazda, tutaj drzewostan, leśniczy wyciął wszystkie modrzewie. To wtedy były te modrzewie wycięte. Niezależnie od tego, czy one były w granicach gniazda, czy nie były, po prostu je wyciął. Więc te modrzewie będą wskazówką na pewno dla kogoś, kto w tym będzie kiedyś szperał. Będą wskazówką, kiedy to leśniczy tutaj sadził buka. Na pewno było to w tym samym roku, w którym, albo na drugi rok, kiedy wyciął modrzewie. I taka to historia ciekawa tutaj się dzieje w leśnictwie Rudki. Ja tu już pokazywałem to, co teraz w tej chwili chodzę, ale nie miałem wtedy takiej pewności 100%. W tej chwili ją mam i wiem, o czym mówię. Więc to, gdzie idę teraz, to też teren gniazda, które kiedyś było gniazdem, podejrzewam, że bukowym, bo tak to się tutaj przeważnie dzieje. Tam w dole jest gniazdo bukowe. Tam pójdzie kamera, teraz ta łąka, którą widzimy, to gniazdo bukowe. To jest, jak podejrzewam, jedyne gniazdo, które ocalało. I dlatego tam to jest. Te wszystkie inne nie ocalały i tu buka nie ma. Oczywiście to, co tutaj widzimy, to badziew, który to leśniczy hoduje. I uznając, że już wyhodował tamten kawałek lasu, teraz wyciął następny, posadził buka, wyhodował buka, zaorał, teraz posadził w tym miejscu, nie wiadomo co, posadził dęba. No bo już tutaj zdążył posadzić, szybka akcja odnowieniowa, przepraszam bardzo. I tak to by było w oddziale 404, to taki 406, to taki ciekawy bardzo oddział, podobny jak 411.